Jest ich 516 tysięcy. Przyjechały właśnie do Opola z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Mowa o maseczkach, które otrzymają mieszkańcy Opola. Gdyby te 516 tysięcy podzielić po 4 sztuki, okazałoby się, że to jest dla 129 tysięcy mieszkańców, czyli praktycznie od noworodka po najstarszego mieszkańca naszego miasta. Właśnie komplet takich 4 maseczek podczas tego weekendu będą mogli Opolanie otrzymać. To są maseczki, które przyjechały z magazynów, przekazane przez wojewodę opolskiego i będą rozprowadzane w weekendzie majowym przez jednostki OSP na terenie miasta Opola. Dzisiaj rozpoczęła się właśnie już dystrybucja tych maseczek, które mają trafić do mieszkańców. Maseczki będą dla każdego mieszkańca po 4 przygotowane na jedną osobę, będą wydawane przez strażaków. Dzisiaj rozpoczynamy akcję dystrybucji, którzy z naszego magazynu będą odbierały poszczególne jednostki OSP z terenu miasta do siebie na jednostkę i przez weekend majowy będą wydawały mieszkańcom. Jednostka OSP ORW będzie w rynku prawdopodobnie wydawała gdzieś na terenie miasta. U nas będzie wyglądało następująco, przyjdzie jedna osoba, będzie wystawiony stolik, będą można do niego podchodzić i sterylnie będą wydawane maseczki osobom zainteresowanym. Nie tylko strażacy, ochotnicy będą przygotowani w swoich jednostkach na rozdawanie właśnie tych maseczek, ale także i policjanci oraz strażnicy miejscy podczas swoich patroli będą wyposażeni właśnie w takie maseczki i również będą je mieszkańcom rozdawać. Natomiast jeśli Państwo chcą zapoznać się ze szczegółami tej akcji, to zapraszamy na stronę internetową www.opole.pl. Tam Państwo znajdą szczegóły, informacje dotyczące tego, gdzie, w których miejscach i w jakich godzinach właśnie te maseczki w jednostkach Straży Pożarnej będą wydawane.